Hallo ihr Lieben, witajcie, schön, dobrze, dass ihr że dabei jesteście. Seid. In diesem W tym Video filmie pokażę zeige Wam, jak łatwo zrobić własne produkty do pielęgnacji ciała. Produkty takie jak balsam do ust, dezodorant czy środki czystości często zawierają chemikalie, szkodzące nie tylko środowisku, ale także zdrowiu. Substancje takie jak formaldehyd, mikroplastiki i oleje mineralne przenikają do organizmu przez kontakt ze skórą. Trafiają do środowiska naturalnego przez ścieki i mogą dokonać zniszczeń. Aby tego uniknąć, zróbcie te produkty samodzielnie. Pokażę Wam prosty sposób wykonania zamienników dla balsamu do ust, dezodorantu i środka czyszczącego. Miłego oglądania! Lepsze życie bez chemikaliów. Lippenpflege ist vor allem im Winter sehr beliebt. Allerdings enthalten tradycyjne produkty do ich pielęgnacji często zawierają niebezpieczne substancje, takie jak związki olejów mineralnych. Mogą one mieć działanie rakotwórcze. Ponadto jedynie wysuszają usta, zamiast je nawilżać. Inne niebezpieczne składniki to mikroplastik i parafina. Die Zutaten für einen Lippenbalm findest du garantiert in jeder Drogerie. Znajdziesz 20 Gramm po 20 Gramów wosku pszczelego, oleju kokosowego i masła shea. Außerdem brauchst du ein kleines Glas oder edelstahlsiegel lub metalowy pojemnik. Gib alle Zutaten in ein Wasserbad. Mieszaj aż do uzyskania jednolitej płynnej masy. Gotowy płyn przelej do pojemnika. Po ostygnięciu można włożyć go do lodówki, aby stwardniał. Dauerhaft kann die Lippenpflege aber bei Zimmertemperatur gelagert werden. Dann lässt sie sich besser auftragen. Wer eine vegane Lippenpflege bevorzugt, kann statt Bienenwachs auch Kakaobutter verwenden. Wenn du ein wenig Naturkosmetik Lippenstift hinzufügst, bekommt der Lippenbalm außerdem noch ein wenig Farbe. Deo ist für viele das wichtigste Körperprodukt überhaupt. Doch unser Versuch, Schweißgerüche zu vermeiden, kann gefährlich für die Umwelt und unseren Körper sein. Denn herkömmliche Deos enthalten oft gefährliche Duftstoffe. 26 von ihnen sind als besonders starke Allergene bekannt. Niektóre Einige są rakotwórcze lub negatywnie wpływają na płodność. Dezodoranty. Alles, was du für ein Składniki do zrobienia domowego dezodorantu są łatwo dostępne. Dodaj po 3 łyżeczki oleju kokosowego i sody oczyszczonej o działaniu przeciwzapalnym i antybakteryjnym. Davon ebenfalls 3 Teelöffel. 2 bis 3 Teelöffel Speisestärke geben dem Deo eine cremige Konsistenz. Denn Deo kannst du nach Wunsch individuell verfeinern, zum Beispiel mit Lavendelblüten oder Orangenschalen. Außerdem benötigst du noch ein Gefäß zum Aufbewahren, zum Beispiel ein leeres Glas mit Schraubverschluss. Löse als erstes das Kokosfett in einem Wasserbad auf. Je nachdem, wie du dein Deo geruchsmäßig verfeinern möchtest, kannst du zum Beispiel die Orangenschalen hier gut mit Hilfe eines Tee-Eis hinzugeben. Wenn es flüssig ist, kannst du den Geruchszusatz noch ein wenig einwirken lassen und dann herausnehmen. Teraz dodaj sodę oczyszczoną, dokładnie mieszając, aby nie było grudek. Gib dann noch die na koniec dodaj mąkę ziemniaczaną. Wlej gotową masę do pojemnika i Füll włóż do lodówki na kilka godzin, aby stwardniała. Stell sie für einige Stunden kalt, damit sie erhärten kann. Wer mit herkömmlichen Sprzątanie tradycyjnymi środkami wiąże die Lunge się z podrażnieniem die Hände dróg oddechowych i wysuszoną skórą dłoni. An den Inhaltsstoffen der powodem tego są szkodliwe składniki, na przykład formaldehyd, stosowany jako środek konserwujący. Zabija mikroorganizmy, ale atakuje też naturalną barierę ochronną skóry. Może powodować problemy z oddychaniem, nudności i bóle głowy, a także działać rakotwórczo. Gesündere Alternativen kannst du ganz einfach mit Haushaltsmitteln wie Natron, Zitronensäure und Essig selber herstellen. Für diesen Allzweckreiniger benötigst du lediglich Wasser und Weißweinessig, Gemischverhältnis 1 zu 2. Gut geschüttet entfernt er sowohl Kalk als auch Fettrückstände mühelos. Insgesamt ist es leider so, dass die gefährlichen Chemikalien in herkömmlichen Produkten immer so einfach zu erkennen sind, da die Bezeichnungen variieren können. Dabei können die Apps wie Toxbox oder CodeCheck helfen. Scanne einfach noch vor dem Kauf das Produkt und erkenne, ob es unbedenklich ist. Das war's heute von mir. Weitere Infos und alle Rezepte findet ihr unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns gerne einen Like da und teile dieses Video mit deinen Freunden. Abonniere unseren Kanal für weitere Videos. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann lass uns gerne einen Sugestie? Zostaw nam komentarz. Materiał przygotowany przez Film, montaż i konsultacje. Miejsce. Więcej informacji pod linkiem. Dofinansowane przez